To jest niezwykle trudna rola, sprawować opiekę 24 godziny na dobę nad dziećmi. Ogromna odpowiedzialność. Tak przede wszystkim pracownicy socjalni mówią o rodzicielstwie zastępczym. Dziś te rodziny mają swoje święto, ale na co dzień w ich życiu nie brakuje wyzwań. Wyzwania są bardzo duże, ponieważ dzieci te są często pokrzywdzone z rodzin przemocowych, z deficytami społecznymi, mają problemy z nauką, są to dzieci z fazem. Także wyzwania są bardzo trudne wobec tych rodzin zastępczych. Według szacunków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie aktualnie w powiecie poznańskim funkcjonują 334 rodziny zastępcze. Przebywa w nich łącznie ponad 460 dzieci. Z kolei w trzech pogotowiach rodzinnych obecnie 20 czeka na przyjęcie w nowej rodzinie. Tendencja jest faktycznie mało optymistyczna. Liczba rodzin zastępczych w Poznaniu, ale też w całej Polsce jest tak naprawdę od wielu lat liczbą stałą. Nie notujemy ani większego wzrostu, ani też spadku liczby rodzin zastępczych. Natomiast dzieci, które oczekują na umieszczenie w pieczy zastępczej, przybywa. Niestety nie zawsze dzieci znajdują ulgę w rodzinach zastępczych. Tak było w Łęgowie, gdzie rodzice znęcali się nad podopiecznymi. 49-latka i 58-latek zostali już zatrzymani przez policję, a dzieci trafiły w bezpieczne miejsca. Izabela Najdek z PCPR wyjaśnia, że rodziny zastępcze są poddawane kontroli, by zapobiegać takim tragediom. Tych rodziców przygotowujemy, my ich badamy testami psychologicznymi, my ich kontrolujemy, my ich wspieramy, jednakże nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć w 100% czy do jakiejś tragedii czy przemocy w danej rodzinie nie dojdzie, ponieważ to zawsze, jak to powiedzenie mówi, odbywa się w czterech ścianach. Pracownicy społeczni podkreślają jednak, że dramat z Łęgowa to jednostkowy przypadek, który nie powinien rzutować na ogólny obraz rodzin zastępczych, bo w większości z nich dzieci mają zapewniony bezpieczny i kochający dom. I warto, by właśnie takich domów powstało więcej. PCPR z racji dzisiejszego święta będzie zachęcał do rodzicielstwa zastępczego w podpoznańskich gminach. Będziemy odwiedzać wszystkie gminy powiatu ziemskiego i tam informować potencjalnych kandydatów o tym, kto może zostać rodziną zastępczą, jak do tego doprowadzić i zachęcać, żeby wszyscy ludzie z otwartymi sercami pomyśleli o tej funkcji. Do zostania rodzicem zastępczym zachęcają też pracownicy Centrum Wspierania Rodzin Swoboda i podpowiadają, jak to zrobić. Rodzicem zastępczym naprawdę to może zostać każdy, kto tylko ma taką wolę, kto czuje potrzebę opiekowania się i dania coś od siebie dla dziecka. Może to być osoba samotna, a także małżeństwo. Centrum Swoboda także planuje świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Staramy się co roku, żeby ten festyn miał jakiś swój motyw przewodni. W tym roku jest to taki duch sportowy. Przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji, takich naszych stałych stoisk. Festyn odbędzie się jednak nieco później, 16 czerwca. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.